Siódma edycja konkursu wokalnego Niezapominajka była rekordową pod względem frekwencji. W Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie wystąpiło 60 młodych wokalistek i wokalistów. Jutro znowu się tobą zachwycę, zbudzisz we mnie kochankę i lice, a dziś jest noc. Dobranoc, panowie, dobranoc, obrączki na szczęście płynna noc. Dobranoc, dobranoc, panowie, ta noc niech wam pójdzie na zdrowie. Wydarzenie upamiętniające nieżyjących artystów sceny muzycznej po raz trzeci organizowane było w randze wojewódzkiej. Od rana do wieczora trwały przesłuchania uczestników w czterech kategoriach wiekowych, od 10 do 19 lat. O podzielenie się wrażeniami po trwającej cały dzień imprezie poprosiliśmy inicjatorkę Niezapominajki, Agatę Sowę, oraz przewodniczącego jury, Piotra Macalaka. Tegoroczna Niezapominajka przejdzie to chyba do historii. Bo jest rekordowa frekwencja uczestników, mamy 60 uczestników. Przejdzie do historii też dlatego, że jest jakby najdłuższym festiwalem od 7 lat. Jest godzina 17:31, jury właśnie się naradza po wysłuchaniu ostatniej kategorii, która była bardzo mocna, jak to jury nazwało. Szczególnie ta ostatnia grupa najstarszych uczestników wywołała u nas bardzo duże emocje i musieliśmy poszukać takiej drogi, takiego kompromisu, żebyśmy mogli wspólnie podpisać się pod tym werdyktem. Mając przed sobą tylu utalentowanych uczestników, w tak dużo kategoriach, praktycznie nie można się nudzić, a tak naprawdę jedyną szansą odpoczynku, którą są nasze obrady odsłuchania, to wcale nie jest odpoczynek, bo przeżywamy to, co przed chwilą usłyszeliśmy na nowo, ale to właśnie nie jest obciążające, to nie jest wcale żadna dla nas przeszkoda, żadne zmęczenie, to jest, muzyka jest inspirująca, no po to tu jesteśmy i myślę, że każdy uczestnik też może to powiedzieć o sobie. Od 3 lat festiwal się bardzo rozbudował, stał się wojewódzkim. W swoje 5 urodziny udało nam się zrobić wojewódzki festiwal Niezapominajka i tak sukcesywnie co roku przybywa nam coraz więcej zgłoszeń. No ale w tym roku nas po prostu zatkało, jak czytaliśmy i dostawaliśmy te zgłoszenia. To jest naprawdę duża ilość. Tak naprawdę mamy 2 konkursy w jednym, bo nowa kategoria to piosenka zagraniczna. Oczywiście artysty nieżyjącego już, muzyka, kompozytora. Natomiast co jest jeszcze wyjątkowe, to to, że młodzież sama o tą kategorię prosiła od wielu lat, a ja tak uporczywie trzymałam się polskiej muzyki. Jestem szczęśliwa, że tą decyzję podjęliśmy, że zrobiliśmy 2 konkursy. Jestem bardzo zadowolona z nowej formuły naszego konkursu, naszego festiwalu. Tutaj właśnie o samej idei Niezapominajki, czyli o tym, że wspominamy kogoś, kto już odszedł od nas, a zostaje jego sztuka, to ta sztuka, która będzie się w jakiś tam sposób przewijała pomiędzy twórcami a publicznością, ona będzie wiecznie żywa. I każdy konkurs, każda tego typu aktywność, ona jest bardzo potrzebna. Po pierwsze dlatego, że rozwija wykonawców, przyszłych wykonawców, ludzi młodych, potem, którzy dojrzewają w czasie takich konkursów, w czasie takich prezentacji, to tak samo uwrażliwia publiczność, która chcąc, nie chcąc, towarzysząc takim wykonawcom, przychodzi, słucha, osłuchuje się. To wszystko procentuje. Sztuka jest nam naprawdę potrzebna. Nie tylko w takich dziedzinach rekreacyjnych, ale tak naprawdę dla naszego mózgu i dla naszego ciała jest niezbędna.